Z wielką dumą ubrałem dzisiaj mundur górniczy, bo mundur górniczy wpisuje się bardzo mocno w tradycję Górnego Śląska, ale także jest to część historii mojej rodziny. Mój tata, moi wujkowie, mój brat, kuzyni pracowali bądź też pracują na kopalniach. Jestem związany z branżą górniczą i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj świętować z innymi przedstawicielami tej branży. Barbórka to jest filozofia, to jest misja, to są korzenie, to są tradycje. Tradycje ciężkiej pracy, ale też tradycje wspólnego działania. Górnik nie może działać sam. Jedną z takich tradycji jest skok przez skórę. Jako element barbórki, przyjęcia do stanu gwarkowskiego młodych adeptów górnictwa. Staramy się te wszystkie rzeczy odtworzyć. Tym bardziej, że 5 lat temu udało nam się wpisać barbórkę na listę niematerialnego dziedzictwa naszą krajową. W tej chwili staramy się o wpis barbórki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Ja traktuję Dzień Górnika, święto naszej patronki, jako koniec roku. Zamykamy rok górniczy i jest czas na analizy, co nam się udało, czego się nie udało, co zrobić w przyszłości, jak to poukładać, plany na przyszłość. A z drugiej strony, drugą częścią tego święta jest podziękowanie, gratulacja. To jest okazja, żeby pochylić się nad tym, co dzisiaj znaczymy w naszym kraju. Górnictwo było dominującym przemysłem w naszym kraju, ale również, a szczególnie w regionie Górnego Śląska i przez wiele, wiele lat. Oprócz tego, że dawało ten surowiec, podstawowy surowiec energetyczny, jakim jest węgiel, no to oczywiście zapewniało miejsca pracy. Jeszcze nie tak dawno, mam tutaj na myśli początek lat 90., w górnictwie pracowało ponad 400 tysięcy osób. Branża górnicza jest postrzegana przede wszystkim przez kontekst gazów cieplarnianych, emisji CO2 i pojawiających się problemów klimatycznych. Natomiast wydarzenia związane z wojną w Ukrainie, kryzys energetyczny pokazał, że my jeszcze do tej transformacji zielonej energetycznej nie jesteśmy w pełni przygotowani. Ona przed nami jest, bo my przede wszystkim musimy zapewnić dobrą, zdrową i godną przyszłość następnym pokoleniom. Problemem jest zawsze to, że to górnictwo jest postrzegane z górnictwem węgla u nas na Śląsku, a to nie jest prawda, bo tak naprawdę jest bardzo dużo surowców, które muszą być eksploatowane, bo chociażby nasz telefon komórkowy, który mamy, nasz smartfon, ma w sobie kupę pierwiastków ziem rzadkich, które muszą być wydobywane metodami górniczymi, od tego nie ma wyjścia. Przed nami ogromne wyzwanie, zachęcenia młodych ludzi, zachęcenia do podejmowania studiów w zakresie inżynierii górniczej. Wprowadzamy nowe elementy, jak chociażby element związany z gospodarką o obiegu zamkniętym, nowymi koncepcjami przemysłu 4.0, automatyzacja. To wszystko znajduje się też w programach związanych właśnie z górnictwem czy przemysłem wydobywczym. Górnicze szczęść Boże dla całej uczelni, dla wszystkich pracowników i studentów, dla wszystkich partnerów, dla wszystkich absolwentów i całej braci górniczej.